z tej strony się kłania, drogi widzu, w kolejnym vlogu. Wiosna 2024, czyli to, na co wszyscy czekali chyba najbardziej od momentu zakupu John'ego. Nasz nowy nabyteczek dzisiaj przy lekkiej robocie, przy naszym cyklopie. Jak widzicie, 3PEG oczywiście z rozrzutnikiem, akcja, obornik. Czemu nie odwrotnie? Z racji tego, że powiem wam, mega fajna sprawa, bo w John Deere'ku używałek na 1000 trochę poprzerabialiśmy i tak to wiecie, on sobie praktycznie ledwo co pyrkoli, a cyklop zapierd, nie powiem jak, 10 litrów oleju na godzinę pobiera, nie wiem, żartowałem. Także tutaj naprawdę fajna wymianka, zresztą no John Deere niepotrzebny do rozrzutnika. Gdzieś tam baliśmy się, że będzie trochę więcej lgło, ale nie jest tragicznie, nie jest tragicznie. Rozrzucamy sobie obornik, ale się pewnie zastanawiacie, co tu tak naprawdę na tym polu jest zrobione. Nie sprawdzałem materiału z drugiej kamerki, bo słuchajcie, jesteśmy po targach w Kielcach. Generalnie zaraz sobie na ten temat porozmawiamy. Trochę przylgnął. Ale to za moment. Mamy dzisiaj tak naprawdę wtorek 12 marca. Matki Bożej Azotowej na Solcu zaczynamy 9 marca. Tu głos polski, a żartowałem oczywiście, Mafia Solec. Z tej strony tutaj na chwilkę tylko podłożę głos, bo tata nic nie gadał. Gdzieś tam dograł mi materiał. Niestety akurat w sobotę nas nie było, 9 marca tak akurat przypadło na sobotę i targi w Kielcach, byliśmy tam spotkać się z wami, a wykorzystując dobrą pogodę, bo taka akurat w sobotę była i w poprzednie dni, aby udało się bez tego oporu rozsiać nawozy, czyli bez żadnej wtopy i jeden malutki driftik gdzieś tam był koło naszego nieszczęsnego akwenu wodnego, czyli dołka, ale tak to wszędzie udało się wjechać i udało się rozsiać nawozy w pierwszej dawce około 150-160 kg saletrosanu. Taka mocniejsza dawka startowa, jak sami dobrze wiecie, u nas z nawożeniem nigdy nie szalejemy. Też zobaczymy, jaki to będzie rok, czy to będzie miało w ogóle sens, czy zostanie to wszystko jako na spasienie dla swoich zwierząt. Tak, aby nie robić sobie niepotrzebnego nakładu. Niestety pogoda w następnych dniach, tak jak zapowiadali, się opuściła i praktycznie gdzieś już od niedzieli, czyli dnia kolejnego, cały czas towarzyszyły nam deszcze, które pozwoliły fajnie rozpościć się nawozowi, a nie pozwoliłyby nam wykonać właśnie takiej pracy już w dniach późniejszych, więc bardzo fajnie, że tata wykorzystał to i również wykorzystał tą pogodę, żeby pogłęboszować pola. Ziemia się nie nadawała w ogóle do przegłęboszowania, bo to za ciężko by miał. A mówię, nie sprawdzałem ujęć z drugiej kamery, bo ta się tacie rozładowała, więc żeby szybko, jak ogarniał robotę, no to wziął tą drugą kamerę i mam nadzieję, że tam ma coś zgłęboszowania. To wam pokażę. Byliśmy trochę w szoku, jeżeli tak to mogę nazwać, bo myśleliśmy, że na dwie łapy. Wiadomo, bez przedniego napędu, no to trzy łapy można pomarzyć i dwie łapy raczej. A tu proszę bardzo, pożyczyliśmy kłębosz od Sikory, pozdrowienko oczywiście dla jego. I powiem wam, że no cały czas trójeczką. Tata mówi, że były jakieś tam lekkie momenty, wiadomo jak miał wejść, ale jak już szedł, to mówi, że cały czas jedynka na przyspieszaczu i ogień, więc to jest jakieś tam chyba, nie wiem, około 60 km na godzinę. Moment przegłęboszował tutaj, przegłęboszował cały, tam prawie jest 1,5 hektara gdzieś, więc wyszło tego naprawdę sporo. I najgorszy ten, mówię, pierwszy raz, bo jednak u nas, no, tata mówi, że kiedyś było głęboszowane, ja sobie niestety tych czasów, słuchajcie, nie przypominam, dlatego też mówię, wiecie, ta ziemia zbita,
Orzemy jak orzemy, same dobrze wiecie. Ta wersja Warszawa Płużnia była gdzieś tam na 25 max centymetrach. I sobie sami widzieliście, jak ciężko orka szła. A tak to tym kłębosem poszło pewnie to też z racji takiej, że te maszyny, które mamy, no nie są jakieś tam ciężkie, więc wiecie, tej ziemi nie ubijają. Tak jakby tu wjechał jakimś dużym sprzętem i praktycznie nas to poprawiał. Dlatego też naprawdę jestem zadowolony, bo poszło bardzo fajnie, fakt, że ziemia też no po tej zimie jest. Jest mokro, jest to, na co czekałem, bo tu zapowiadałem suszę. Teraz znów mokra wiosna, to samo co rok temu, ciężko zasiać. Ludzie kukurydzy w późnym maju sieli, zboża niektórzy tak samo, bo nie szło wjechać. Więc nie ukrywam, że... Czekajcie, ja sobie tu nawijkę zrobię. Pojedziemy ten krótki. A więc to głęboszowanie już fajnie, bo już jakieś tam pola będę miał odgłęboszowane, ale pewnie tak czy siak na wiosnę sobie z tym pojedziemy. Głęboszujemy już wszystko, tak żeby to leciało. Kurwa, gałęzie nie poobcinane. Po kolegę trzeba dzwonić. Więc to już mamy zrobione. A tak to wiecie, gdyby tata na mnie poczekał, to słuchajcie, prawdopodobnie byśmy głęboszowanie, nie wiem czy jutro w ogóle zaczęli robić, bo jak sami widzicie, no jest mokra ta ziemia, więc uciągu by nie było też bez przedniego napędu, to tym bardziej ciężko. No ale było na 50 centów robione, więc naprawdę... Ino się cieszyć. Dobra, mniej więcej coś takiego. Zaraz zobaczymy po pierwszym rozrzutniku. Także co, no Johnuś odnajduje się w naszym gospodarstwie. Jakby nie patrzeć. No bo mówię, zawsze brakowało nam, słuchajcie, takiego zestawu. Przepinanie się to była katorga. Mimo wiecie, tego bornika my nie mamy dużo, bo mamy go zawsze, nie wiem, na 3 hektary w maksie. Bo zazwyczaj jest tu robione około, nie wiem, pół hektara i gdzieś około 2 hektarów gdzieś robione danego kawałka pola. Więc tutaj wreszcie jest ta robota, o jakiej marzyliśmy. No i też jest, mówię, ten duży plus na ten wałek. Dobra, chyba tak tacie będzie pasowało. Słuchajcie, ja sobie łyczka wody zrobię. Niestety po targach to moje gardło żyje jak żyje, ale to sobie pogadamy, jak już później będziemy sobie działać. Więc jest ten plus, że on ma dwa wałki skubaniutki. Naprawdę, no fajna maszyna z niego, jak człowiek się powoli tego wszystkiego uczy. No, tam powiedz mi, tam jest za kryśką równe 2 hektary, czy tam było trochę zasiane przeżyta? Tam było, nie? Bo tam było pognojone, nie? Tam 2,30 jest równo pognojone. No bo ja pamiętam, że my z czym pognoili trochę więcej, nie? Tak, ale tam jest 2 hektary. Było kryśki miedzy zacznij. O tamtej strony, dobra. I tak przejedź sobie pierwszym razem przy miedzy, a później to weź na połowę. No tak, no i będę tak. Bo ci powinien, jak będziesz trójką zapierdalał, powinno ci w tamtej nawet prawie tak. No. Powiedzmy, że jo. No tu jeszcze będzie para rozrzutnika gdzieś. Więc tak, on to ma zarąbiście, bo zobaczcie, tak ma wałek, tam się seger ściąga. I tu teraz mamy... Ja wiem. I tam mamy wałek na 500. I wystarczy, że się wiecie, seger tu się wyciąga. I tu jest cały długi taki wałek. Tak jakby ze sprzęgłem, ze złożyskami, ze wszystkim. I po prostu wiecie, to się przemienia. Dzisiaj nie mieliśmy, bo niestety na tym małym wałku jest ten malutki frez. Tam jest 20 tych frezów takich, a na tym jest chyba 7 czy 8 tych dużych, nie? Więc nie ukrywam, że nie mamy jeszcze wałka na ten malutki frez. Będziemy musieli zakupić. Więc
tata na szybkości dzisiaj, bo praktycznie no John Deere przy wałku, jak mam być z wami szczery, no raczej maszyny tu za dużo nie będą zmieniane. Więc John Deere przy wałku zbytnio dużo nie będzie jakimś tam chodził, więc tata dzisiaj na szybko po prostu dospawał tą część, bo tak dopiero dzisiaj byśmy może tutaj dostali około 12-13 info, czy to będzie wszystko pasowało, bo wczoraj zamówiliśmy, ale to tak wiecie, przez telefon na oko wszystko wyszło, później żeśmy zawieźli wałek, on tam pomierzył, no niby powinno wszystko się udać zamówić, więc to już sobie po prostu na spokojnie zrobimy, a gdzieś tam wiecie, lekko się najwyżej odetnie i będzie wszystko ok, więc trzeba po prostu teraz no taki wałek zrobić, żeby tu końcówka była na ten mały fres, a tam była po prostu na ten duży, gdzie te podstawowe większość maszyn na solcu. Oczywiście mamy, no bo przecież gdzieś tam w prasie czy też właśnie w rozrzutniku raczej będzie chodził tutaj czypek, bo raczej nie będziemy nic tutaj zmieniać. No nie ma sensu jakiegoś innego rozrzutnika, tego jedynie gdzieś tam przyda się w końcu naprawić, no bo jeszcze on trochę pojeździ, to niedługo będzie pierwszy bezburtny rozrzutnik w Polsce. Ale no to wiecie, na te nasze 2 hektary obornika w sezonie to nie ma sensu. A przy większych ilościach, no to gdzieś tam ta robota szybciej szła u Krzysia i nie było sensu się bawić, bo tamty ludzie wozili, a on jakby wciągnął ten zbity obornik kurzak, to prawdopodobnie by 60-360 obróciła, a nie rozrzutnik. No to nie było sensu. Jeśli chodzi o John Deere'a, to powiem wam szczerze, nie było nic zrobione na moment dzisiejszy, w sensie takim wiecie, wizualnym, bo postanowiłem, że najpierw chcę, abyśmy sprawdzili go w pracy, zobaczyć, czy nic tutaj wiecie, się złego nie wydarzy, czy nie jest nic wadliwego. Jeżeli będzie chodził, teraz wiosnę ogarnie, czyli jeszcze gdzieś tam ma do zrobienia, słuchajcie, ma do zrobienia orki, ma do zrobienia siewy, bo jest kupiony siewnik, nowy nabytek do pokazania, ale to wam pokażę, jak będziemy jechali orać. Zresztą też prawdopodobnie też będzie orany obrotówką, więc to też w ogóle tych nowych nabytków nagle do pokazania będzie bardzo, bardzo dużo. No tu gdzieś wczoraj myślałem, żeby sobie wziąć i podwalić, zapiąć taką burtę mamy do odgarniania, wiecie, śniegu do 60 i wziąć i to podgarnąć ten obornik, ale on tu był tak pozbijany, że raczej jest tak mokro, 60 by miała tu ciężko poogarniać. Dobra, miałaby ciężko poogarniać. Dlatego też już sobie to odpuściłem. Wczoraj się zająłem za wywalanie obornika w ogóle z okienek, dlatego też tyle pod okienkami tego obornika jest, ale nie chciało mi się już nagrywać gdzieś tam, mówię, to gardło po tych wspaniałych targach, które wróciliśmy, musiało sobie jeden dzień odpocząć. Wczoraj też nawet i dobrze, że taka pogoda się trafiła, bo człowiek był trochę bez siły i bez tego entuzjazmu, żeby porobić, no a wczoraj masakra, naprawdę tak wicher był nieziemski i do tego jeszcze odczuwalna temperatura na minusie padało, to mówię, kuźwa, no na tym cyklopie siedzieć, to ogarniesz, to mówię, nie ma sensu, ten jeden dzień człowiek poczeka, a tak to by się mazało, a coś, no trochę przeschło, nie? Zawsze ta ziemia wsiąknęła, więc spoko. Czyżmy będziemy jechać? Tak jest. Roboty mnie czeka sporo, gdzieś tam miałem się, słuchajcie, tak powiem,
tylko w Johnem jest fajnie, bo mamy tutaj, wiecie, bajkę na bałek, więc on nam tam fajną robotę robi. Nie wiem w ogóle, czy był vlog z Obornika, jak woziłem, nie mam pojęcia. Jeśli chodzi o ten poprzeczniak,
Także tu mamy ile? Hektar 20 może do rozrzucenia. Ale jakieś takie żółte place. A teraz w oczach pójdzie to, bo mówię, idealnie po nawozach popadał deszczyk, więc super. Dobra, cyk. Ale w każdym
Boże, jak to wygląda. Tak dzisiaj jeszcze pod tego vloga, bo orkę raczej sobie już polecimy w kolejnym. To takie małe, mała zapowiedź, jak ze środeczka to pięknie wygląda. Teraz sobie zawracamy. No tak to musiałbym kółko tu porobić po tym już nawiedzionym się kołań, bo się było w miarę wyczyszczone, bo na powrocie już gdzieś tam to, co ma polecieć, to poleci. A tak tu już mam w miarę czyściutko, bo jadę sobie po drodze. To gdzieś tam dobrze, jakby ten obornik był jednak wywieziony przyczepami, ale to jest, wiecie, taka ilość, że się człowiek musiał spierdzielić. Później tylko pójdę i troszeczkę zgarnę miotełką przy wyjazdach, bo tylko tam praktycznie gdzieś to leci, tak to w miarę mamy czyściutko. To gdzieś tam możemy sobie teraz, słuchajcie, poruszyć ten temat, bo to będzie pierwszy vlog. Typowo ten wiosenny. Więc temat targu, słuchajcie, kochani. Nie wiadomo, no, długo się zastanawialiśmy, co z tymi targami będzie i w ogóle. To nie jest też w naszym przypadku taka prosta sprawa, bo jak dobrze sami, kochani, wiecie, mamy od dwóch targów już własne stanowiska. Z racji tego, że tak liczy nas odwiedzacie, musimy już mieć tak jakby swój teren, żebyśmy mogli się z wami na spokojnie spotkać i nikomu nie przeszkadzać. Także, kochani, w naszym przypadku to też nie jest taka prosta sprawa, bo takie targi my już dogadujemy, wiecie, pół roku wcześniej, zanim wiedzieliśmy, że takie rzeczy będą się w Polsce tutaj działy. Więc te komentarze były różne, też wiadomo, myśleliśmy, że gdzieś tam może będzie mniej ludzi z racji tego, że po prostu nostalgii, to wszystko nie masz co tutaj tak naprawdę świętować, nie masz czego się tu tak naprawdę cieszyć. My gdzieś, wiecie, jadąc na takie targi, jedziemy tylko i wyłącznie, kochani, do was i dla was. Bo jak sami dobrze wiecie, dobrych gospodarstw takich nie mamy, żeby jechać sobie pozałatwiać jakiś sprzęt na testy, czy żeby jechać coś kupić, czy coś obejrzeć. Bo my nawet nie mamy czasu obejść tych targów, dopiero idziemy na targi, jak już tak naprawdę one się kończą. Więc my, jeśli chodzi o targi w Kielcach, no to już niestety o wiele, wiele wcześniej wiedzieliśmy. Tak samo jak już teraz możemy wam powiedzieć, że pierwszy raz będziecie mogli nas zobaczyć na Dole Polski, będziecie mogli nas zobaczyć na Opolakrze i nie powiem wam dużo, nie zdradzę wam, ale nie wiem, czy nie będziemy mieli największego stanowiska na targach. To, co szykujemy dla was, to będzie totalny rozpierdol, ale to musimy wszystko jeszcze upiąć, mamy trochę czasu. Teraz, wiecie, skończyliśmy Kielce, możemy już myśleć o targach na Opolakrze, a już też są dalej tematy na temat Petnar, więc to, wiecie, to jest wszystko z takim pół roku do przodu, można powiedzieć, jeżeli chcecie to wszystko zrobić. A propos tutaj Kielc, to, że myśleliśmy, że będzie mało osób, to żeśmy się grubo pomylili. Co ja wam mogę tylko, moi kochani, kuźwa, powiedzieć? Kto był, ten wie, hashtag nikt nie przyszedł. To chyba można spokojnie tutaj rozpromować. Jakieś tam, myślę, że relacje pojawią się troszeczkę wcześniej, tak jak na TikToku, bo wiadomo, no czasu na nagrywanie nie było, ale gdzieś tam któryś co mógł, to złapał jakiś materiał i dziękuję. Dobra, jak on sobie załapie, dopiero gdzieś będziemy mogli ruszać. Także jeździmy od tamtego roku, od Kielc, na takie ekipowe targi, żebyśmy się mogli spotykać. Jak już ma to, co żeście zrobili, przejdzie do historii, no bo to były pod względem odwiedzin waszych największe nasze targi. Harmonogram był w ogóle niepotrzebny.
takiego, że wiecie, weszliśmy na jakąś halę, zatrzymaliśmy się przy kejsie, nagle zrobiło się 20, 30, 40, 50 osób, a wiecie, są ludzie, którzy też nas nie znają i nie mogą przejść. Też niektórym, wiecie, zablokowaliśmy stanowiska, no bo niestety tak to wyglądało, jak nagle taka grupa osób się robi. I tak wiecie, od Pawła do Gawa żeśmy się kręcili, ale żeśmy z chłopakami z Hiperina i Top Nation gdzieś się spotkali. Udostępnili nam wtedy tamten moment ściankę i tak gdzieś to zostało, słuchajcie. Mamy fajny kontakt, to jest to, że to jest takie, wiecie, bardziej wszystko koleżeńskie niż firmowe, bo razem tworzymy zajebistą historię, także z tego miejsca i kurwa serdecznie mocno pozdrawiam. I mówię, i taką ekipą można, słuchajcie, targi kraść. Więc no, Polagra, no to będzie coś pięknego. A tutaj no co ja mogę powiedzieć, no były momenty, że musieliśmy gdzieś już bez podpisów, tylko te zdjęcia, które mieliśmy podpisane tak bezpośrednio, przygotowane wcześniej, mieliśmy 2000 sztuk zdjęć już od razu podpisanych, naszych, i słuchajcie, wszystko poszło. I to nie to, że każda osoba dostawała, to dostawała co 10, co 15 osoba, co 20, nie każdy o to prosił, do tego było plakatów. Nie chcę myśleć ile, nie? Także pozdrowienia tutaj dla oczywiście Mizaru, którzy też bardzo dużo nagród przygotowali, które mogliśmy wam rozdać przy różnych konkursach, czy też po prostu. I tutaj, jeżeli byście chcieli sobie coś zamówić, to pamiętajcie o kodzie, który nadal działa, czyli kod Mafia Solec, jak dobrze pamiętam. Macie go zawsze w opisie podane. Przez to zawsze macie jakiś tam malutki rabacik na zakupy poprzez sklepy internetowe. Także tutaj bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję też wszystkim tym, którym chciało się stać w tych kolejkach. Naprawdę. Ale widać, że jesteście nasi widzowie, bo były momenty takie, że przez kilka godzin nie musieliśmy mówić nic. Wy tworzyliście te kolejki sami i my tak naprawdę nie musieliśmy się nic denerwować. Zaczęliśmy, że później gdzieś to powiedzieliśmy, że raz jednej, raz drugiej. I wtedy wy żeście już sami ogarniali co i jak. Także no mieć takich widzów to naprawdę budzi podziw i szacunek, bo to jest coś pięknego. No i podziękować wam chciałem za to, że no mówię, czekaliście w tych kolejkach, nie? No bo gdzieś tam raz jakiejś pani spytałem, bo wiecie, była bardzo długa kolejka, musieliśmy zrobić ten konkurs, bo bardzo dużo ludzi czekało i ta kolejka gdzieś tam się zmniejszyła znów do takiego okręgu. I takiej pani spytałem, ja mówię, bo ona mówi, konkurs, ile to potrwa? Mówię, że dosłownie 5-6 minutek i lecimy dalej ze zdjęciami. I to pani właśnie powiedziała, że już prawie półtorej godziny czekają w kolejce. Jak mam być szczery, ja nie wiem, czy u kogoś w kolejce bym poczekał półtora godziny, naprawdę. Chyba, żebym pojechał specjalnie do niego na targi, ale nie wiem, czy mam takiego. Nie, to może mam. Może mam na przykład, nie wiem, do Bungie powiedzmy. To może bym tam poczekał, żeby piątkę zbić, czy jak najbardziej do Buddy, choć jak sami dobrze wiemy, no Budda nie robi czegoś takiego. No Budda po prostu już wychodzi ponad wszystkich i ze wszystkimi rozmawia, robi wspólną fotę. No bo to nie ma po prostu sensu i racji by to właśnie to tego nie da zrobić. Żeśmy się gdzieś tam z jakimiś chłopakami też śmiali, że niedługo trzeba będzie robić jak u Buddy. Bo nie będziemy w stanie tego ogarnąć. Więc naprawdę, no opór, kogutów brakowało. I znów wszystkie firmy naokoło były w szoku, co się dzieje, bo zawsze bierzemy, wiecie, gdzieś tą halę taką boczną. Bo nie chcę myśleć, co to by było, gdybyśmy my mieli stanowisko na głównej hali, gdzie ma i mają firmy, na przykład takie jak John Deere Casey i Google jeszcze, nie? Tam jest zawsze jeszcze więcej ludzi, więc szapopa, czapki z głów, dziękuję serdecznie, Targi Kielce, kolejne spędzone z wami i szykujemy się grubo na Opolagrę, ale to już będziemy wam dawali
właśnie ostatni rozrzutnik. Tak przynajmniej mam nadzieję. To będzie tu trochę ciężko to powybierać, bo jest daleko, już tu bliżej co nie mogę podjechać. Mógłbym jedynie jakoś cofnąć tu rozrzutnikiem, ale... Gorzej jak się zatnie gdzieś. No zobaczymy, może to złapie jakoś, kurde. Dawaj Malina, łap to. O. Dobra, nie jest źle. Dobrze, jeszcze, podjedziemy trochę Johnny'em. Ale ładnie jest wybrane. Powiem wam, był taki moment, że kurde, myślałem, że nie wyjadę na polu. Trzecia próba. Aż się płyta podnosi. Dobra. Pewnie czanki się odładują i cała pryzma obornika się zrobi. Tak to zopnę.